Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie. Warszawa to piękne, wspaniałe miasto, obfitujące w niespodzianki. Można sobie na przykład usiąść w restauracji, w ogródku i spotkać Panią profesor Joannę Senyszyn. Właśnie sobie tak usiadłem, przechodziłem z kamerą, przypadkowo, a tu siedzi Pani profesor. Proszę Pani, jak się Pani czuje w Warszawie? W Warszawie czuję się oczywiście bardzo dobrze. Od lat tutaj jestem jako posłanka, przyjeżdżałam jako europosłanka, a jeszcze wcześniej, kiedy byłam członkinią Krajowej Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach. Także moje kontakty z Warszawą, zarówno uniwersyteckie, jak i organizacji pozarządowych i wreszcie polityczne, datują się od kilkudziesięciu lat. A teraz mam nowy projekt, wydawania antyklerykalnej, antyreżimowej gazety, tygodnika opinii o nazwie Fakty po mitach. Do tej pory czytelnicy mieli fakty i mity, ale niestety zostały zamknięte, zlikwidowane i w związku z licznymi głosami, że taki tygodnik jest niezbędny, postanowiliśmy stworzyć rodzaj dziennikarskiej spółdzielni i w dalszym ciągu wydawać tygodnik o nieco zbliżonym charakterze pod tytułem Fakty po mitach. Tytuł jest bardzo sugestywny. To oznacza, że przyszedł, nadstał czas faktów po mrocznym czasie mitów. Czy aż tak dobrze jest już w Polsce? Oczywiście w Polsce funkcjonuje bardzo wiele mitów, bardzo wiele szkodliwych stereotypów i będziemy je wszystkie pokazywać właśnie w świetle faktów, tak żeby czytelnicy mieli właściwy ogląd rzeczywistości. Słyszałem, że jednym z felietonistów będzie znany wszystkim Janusz Korwin-Mikke. Czy to prawda? Tak, rzeczywiście Janusz Korwin-Mikke będzie wspólnie ze mną w jednej rubryce. Będziemy pokazywać różne punkty widzenia na ten sam problem. Myślę, że to jest dla czytelników bardzo cenne, żeby patrzeć na wszystko z wielu stron. Zawsze tego uczyłam moich studentów, namawiałam do tego, żeby czytali książki różnych autorów prezentujące różne spojrzenia, dlatego że to otwiera oczy, poszerza horyzonty i pozwala wreszcie wyrobić sobie własne zdanie. Najbardziej boję się ludzi, którzy przeczytali tylko jedną książkę. A czasami nawet i tej książki nie przeczytali. Proszę Pani, a czy ta osoba czasami nie jest zbyt daleką jednak przeciwwagą, jeżeli chodzi o poglądy Pani profesor? No to już ocenią czytelnicy. Myślę, że właśnie skrajne poglądy, że poprzez wyłapanie takich skrajności, podkreślenie ich, łatwiej zobaczyć absurdy i łatwiej wyrobić sobie pogląd, jak należy myśleć, jak należy oceniać dane zjawisko. Czy tygodnik będzie miał charakter antyklerykalny, czy raczej edukacyjny, informujący o rzeczywistości? Oczywiście to będzie tygodnik antyklerykalny, ale trzeba to odróżnić. To nie ma nic wspólnego z krytyką wiary. Wiarę traktujemy jako prywatną. I dopóki, no, tak jak u nas księża, wtrącają się niestety do życia wszystkich obywateli, nie tylko wiernych. W dodatku wiernym, zamiast wskazywać drogę ku zbawieniu, co powinno być celem, to mieszają się do polityki i starają się ingerować we wszystkie dziedziny życia, a głównie w życie seksualne, ponieważ u nas kler ma seksualne obsesje. Proszę Pani, czy stara redakcja, czy stara to trudno powiedzieć, bo tam są przecież młodzi ludzie,
Czy dawna ekipa z Faktów i Mitów też znajdzie miejsce w nowym tygodniku? Właśnie zarówno redaktorem naczelnym będzie w dalszym ciągu Darek Cychol, jak i większość ekipy postanowiła pracować dla swoich stałych czytelników i jesteśmy przekonani, że ci czytelnicy już od przyszłego piątku, 18, będą kupować Fakty po mitach. 18 września 2020 roku, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie, żeby Państwo wiedzieli, że to już. Piątek ukaże się pierwszy numer. Będzie bardzo ciekawy, bardzo urozmaicony. Będą felietony dotychczasowe Piotra Gadzinowskiego, Darka Cychola i mój, a także zupełnie nowe rubryki. Także dla każdego coś miłego. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście przyłączamy się do tych zaproszeń. Takie pytanie. Gdyby od Pani zależało, ale tylko od Pani, gdyby Pani ktoś powiedział, że może Pani podjąć jakiekolwiek decyzje dotyczące Kościoła katolickiego w Polsce, jakie decyzje Pani by podjęła, które by ustawiły Kościół katolicki w relacji do Państwa i do obywateli, co Pani by zrobiła z Kościołem katolickim, gdyby dano Pani taką możliwość dyktatorskiego niemalże tutaj, prawda, rozegrania tej sprawy, ustawienia tych relacji? To z jednej strony trudne, a z drugiej bardzo łatwe pytanie. Pozbawiłabym Kościół wszystkich nienależnych przywilejów. Dlatego, że Kościół katolicki w Polsce obecnie korzysta z niewiarygodnych przywilejów. Stanowi nieuczciwą konkurencję dla podmiotów gospodarczych. Jest traktowany przez państwo, choćby w ustawach covidowskich, jako podmiot gospodarczy. Nawet msze i to, że nie dostaje teraz tacy, a w każdym razie dużo mniejszą, to jest traktowane jako stwarzające możliwość do otrzymania wsparcia ze strony państwa. Poza tym Kościół jest zwolniony z podatku dochodowego od kościelnych osób prawnych. I wbrew pozorom to właśnie jest jedna z najpoważniejszych pozycji finansowania Kościoła. Dlatego, że fundusz kościelny wprawdzie teraz się rozrósł bardzo, ale to ciągle jest sto kilkadziesiąt milionów złotych. Podczas gdy zwolnienia tylko z podatku dochodowego kościelnych osób prawnych sięgają paru miliardów złotych rocznie. Do tego dochodzi 1,5 miliarda za lekcje religii, które powinny być prowadzone w ramach misji, co Kościół przecież obiecywał w latach 90. Tak. Także myślę, że likwidując jedynie nienależne przywileje, państwo mogłoby zyskać, no, lekko licząc, około 10 miliardów złotych rocznie, a być może dużo więcej. Ale najważniejsze jest co innego. 62% Polaków chce świeckiego państwa, ale o ponad 80% nie chce, żeby jakikolwiek podmiot był uprzywilejowany. W związku z tym akurat zdecydowana większość Polaków jest dokładnie tego zdania, co lewica, co ja, że trzeba ukrócić przywileje, czyli nie będziemy Kościoła traktować gorzej niż kogokolwiek innego, ale też nie będziemy traktować lepiej. I właśnie to bym zrobiła w pierwszej kolejności. Tylko że sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ tych przywilejów jest tak dużo, że nawet mało kto z nas, z Polaków, zdaje sobie sprawę i świadomy sobie, jakie to są przywileje. Na przykład na bieżąco, z dzisiejszego dnia, możemy powiedzieć, że jest taki przywilej, że Kościół może dysponować naszymi danymi osobowymi jako jedyna instytucja, oprócz RODO. Czyli jest to takie małe RODO kościelne i nic obywatelowi do tego po prostu, co Kościół tam ma. Jeszcze jaki przywilej, na przykład obrót ziemią. Ziemi nie można tak łatwo sprzedać w Polsce przekroczeniu pewnego limitu.
A chyba, że jest się księdzem i ksiądz może bez żadnych limitów ziemię nabywać, a jak ktoś chce kupić, to musi pójść do księdza i poprosić i ksiądz wtedy się zgodzi, to wtedy może kupić. Rolnik też może kupić ziemię. Ale też w pewnych przypadkach jest rolnik zobowiązany do utrzymania zgody proboszcza na zakup takiej ziemi, a także na przekazanie dzieciom tej ziemi. Także tu szczegóły tej sprawy są naprawdę bardzo ciekawe. A jeszcze jedna sprawa. Kościoła opiera się na tym, że jest to organizacja niezwykle bogata, no oczywiście do tego bezczelna, postępująca bezprawnie, bezideowa, bezduszna. To wszystko razem sprawia, że takie poczynania są robione. Ale naprawdę wystarczy odciąć Kościół od tych niewiarygodnych pieniędzy, które do niego płyną z budżetu państwa, właśnie z nienależnych zwolnień podatkowych, z różnego rodzaju przywilejów. Jeżeli Kościół zostałby doprowadzony do sytuacji, w której korzysta dokładnie z takich samych praw, jak wszystkie inne podmioty i jak obywatele, to automatycznie straci miliardy. Do tego oczywiście jest jeszcze bardzo wiele innych spraw do rozwiązania. No, na pewno jestem za tym, żeby Kościół był opodatkowany i wierni musieliby przekazywać, ale nie część swojego podatku, tylko część swojego dochodu na Kościół. Dlatego, że w gruncie rzeczy, jeżeli przekazuje się część podatku, to jest to finansowanie z budżetu państwa, ponieważ ten podatek już został naliczony, a teraz zostaje jakby państwu odebrany z powrotem i zamiast przeznaczony na inne cele, przeznaczony no, na przykład na organizacje pozarządowe, ale gdyby na Kościół, no to również byłoby to finansowanie z budżetu. Finansowanie bezpośrednie z budżetu Kościoła to jest jedna z cech państw wyznaniowych. No my jesteśmy takim państwem wyznaniowym. Mówię o tym od kilkudziesięciu lat. Kiedyś to wzbudzało nawet duże emocje, a teraz już coraz więcej Polaków widzi, że jesteśmy państwem wyznaniowym. Prawda. Oprócz korzyści finansowych, jakie Kościół osiąga, on jeszcze osiąga korzyści pozafinansowe. Na przykład on może wpływać na wychowanie naszych dzieci. Ma dostęp do dzieci w przedszkolu, w szkole. Czy religia powinna być w szkole? Akurat pedofile w sutannach najbardziej się cieszą z dostępu do dzieci. Także trzeba ostrzegać rodziców, żeby byli bardzo ostrożni. Czy religia powinna być w szkole, czy powinna być w salkach katechetycznych? Znaczy religia powinna być oczywiście w salach katechetycznych, po to one zostały kiedyś zbudowane, zresztą z pomocą państwa, bo przecież nie czarujmy się, w PRL-u zbudowano najwięcej kościołów, również były sale katechetyczne, religia także była w dawnych czasach. Ja jeszcze pamiętam, jako dziecko miałam religię w szkole, zresztą jak najgorzej to wspominam. Dlatego, że głównie rysowaliśmy aniołki, a ja nigdy nie miałam talentów plastycznych, więc to był jedyny przedmiot, z którego słabo wypadałam. Ale aniołka łatwo namalować, to pewnie się udało. No wcale nie tak łatwo, a teraz dzieci to przecież lubią kolorowe kredki, to pewnie by malowały tęczowe aniołki, to teraz już by były wyklęte. Byłaby to prowokacja polityczna dzisiaj. Bardzo dziękuję pani profesor za wywiad dla telewizów racjonalistów. Jeszcze raz bardzo państwa proszę o prenumeratę i cotygodniowy zakup tygodnika Fakty po mitach. Bądźcie ambasadorami naszego pisma, polecajcie je swoim przyjaciołom, znajomym. Naprawdę warto. Nawet jeżeli jest tam Korwin-Mikke, a może zwłaszcza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.